Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat rehabilitacji szeroko pojętej. A naszymi gośćmi są Narcyz Sadłoń, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej. Dobry wieczór, szczęść Boże. Piotr Pogon, animator sportowy osób niepełnosprawnych. Tak jest, dobry wieczór, szczęść Boże. Panowie, kilka słów o sobie, byśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy i że jesteście specjalistami w dziedzinie rehabilitacji, panie Narcyzie. Tak, to jest nazwa dyplomu i ukończonej specjalizacji, więc jest tak zawarte w dokumencie. I faktycznie jestem lekarzem, który wyspecjalizował się, aczkolwiek wiele czasu na oddziale szpitalnym nie spędziłem. To krótki okres pracy kilkuletni i później praca w poradni, a przede wszystkim pracuję z pacjentem, głównie z pacjentem bólowym w domu i w moim domu, czyli w moim gabinecie i w gabinecie pacjenta, więc wiele lat doświadczeń, relacji z pacjentem, który ma niedobory neurologiczne, albo jeszcze bardziej, czy najczęstszymi moimi pacjentami są pacjenci z zespołami bólowymi. I z takimi pacjentami całe życie pracuję. Mój ojciec, który jest lekarzem, również w tej dziedzinie medycyny ma sporo dobrych doświadczeń jeszcze ze szkoły, wczesnej szkoły terapii manualnej profesora Lewita, potem profesora Chmielewskiego. Obydwa jesteśmy absolwentami Wojskowej Akademii Medycznej. No i tam rozpoczynaliśmy swoje doświadczenia, a później praca zawodowa, kilkanaście, już prawie kilkadziesiąt lat tej pracy i doświadczeń pracy w rehabilitacji. Również w rehabilitacji, bo także pracuję z pacjentem. Terapia manualna wyczerpuje rehabilitacji, temat rehabilitacji? Terapia manualna jest jednym z działów w Polsce, takim ciągle, rzekłbym, rozwijającym się i traktowanym często przez niektórych specjalistów rehabilitacji medycznej jako oddzielny dział i trochę poboczny. W różnych krajach, tak jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy nawet w Niemczech, jest to konkretny dział nazwany jako osteopatia czy terapia manualna, wliczany w konkretną grupę zawodową, nieco oddzielną od fizjoterapeutów, ale jest tak naprawdę jeden z elementów skutecznej pracy z zespołem bólowym, z pacjentem bólowym, który naprawdę pomaga po to, żeby pacjent nie cierpiał. Panie Piotrze, pańska samochwałka. Oprócz tego, że pan był na lasce, krioterapia, minus 45 stopni. Co jeszcze? Tutaj mój kolega dr Narcyz Sadłoń przedstawił się, że posiada dyplom. Ja też mam dyplom, dosyć nietypowy, bo podarowany od naszego szefa z góry. Patrzę na to wszystko, o czym będziemy mówić dzisiaj, zupełnie z drugiej strony, ze strony pacjenta, z jedną z najdłuższych historii onkologicznych choroby w Instytucie Onkologii. Od 1984 roku, kiedy doświadczyłem pierwszy raz ataku choroby nowotworowej, nowotwór w gardle, w 1991 roku przerzut na płuco, później problemy kolejne, usunięcie guza na czole, tarczycy. No, nie mam za dużo części ciała, na których nie mam szwów chirurgicznych. No i tak jak mówię, jestem tu, myślę, że dzięki mojemu najlepszemu sponsorowi, a mianowicie Wielkiemu Bacy, który prowadzi mnie z moimi niewidomymi podopiecznymi, kolegami na najwyższe szczyty Andów, Alaski, gdzie dane mi było jako pierwszemu człowiekowi na świecie przebiegnąć ultramaratony po ulicach Nowego Jorku, Tokio, Berlina. No i też uprawiam dość nietypową dyscyplinę dla człowieka bez płuca, a mianowicie triatlon. A przy czym całe swoje życie poświęcam dla życia, dla innych. Jestem jednym z najlepszych polskich fundraiserów, pracowałem dla największych fundacji w Polsce. No i tak naprawdę całe moje życie zawodowe to jest kontakt z osobami chorymi, dysfunkcyjnymi, choć ja ich tak nie postrzegam. I myślę, że tutaj przy tym stole będę świadczył o tym, że niepełnosprawność jest pojęciem względnym. Ilu rehabilitantów pracuje nad panem? Czy sam jest pan dla siebie rehabilitantem? Nie, to znaczy jestem przykładem diagnoz medycznych, gdzie teoretycznie nie powinienem tutaj siedzieć. Natomiast tak jak mówię, będę mówił i podkreślał aspekt duchowy, że ciało jest tylko dodatkiem, co jest w nas niezniszczalne, piękne i najmocniejsze. Pana Boga traktuje pan jako bacę, czyli jest pan góralem czy ceprem, który przyznaje się do górali? Nie, moi znajomi wiem, że raczej barankiem, ale absolutnie przyznaję, że w najcięższych momentach mojego życia i sportowych, i osobistych, bo mam dość nietypowy życiorys, no nigdy nie zawiodła mnie ta siła sprawcza, która jest
Ale góral rodowity pan? Ja? Tak. Ja jestem Lajkonikiem z Krakowa, natomiast moja mama jest niskopiętną góralką spod Suchej Beskidzkiej. Rehabilitacja, bardzo szeroki temat, chcemy go dziś podjąć w naszym studium. Rozpocznijmy od takiego uszczegółowienia pojęć, bo rehabilitacja, fizjoterapeuta, fizykoterapeuta, rehabilitant, masażysta, kręglarz, czy kręgarz, kręglarz niektórzy mówią, inni kręgarz, cudotwórca, magik, do którego idziemy, dotknie tu i tam, albo jeszcze szukamy jakichś specyfików, jakichś zaklęć, ziół, tabletek, które uleczą nas z bólu. I teraz, no właśnie, jaki ból podlega pod rehabilitację? Panie doktorze, prosimy o wyjaśnienie tego wszystkiego, co urosło wokół rehabilitacji. Definicja rehabilitacji oczywiście jest złożona i zmienia się wraz z tym, jak rozpracowujemy nowe technologie i nowe techniki postępowania z człowiekiem. W samym założeniu rehabilitacja, czyli przywrócenie funkcji, przywrócenie umiejętności, sposobów funkcjonowania. A więc nie zamykamy się tutaj dzisiaj już w takim pojęciu w czysto fizycznym, czyli ktoś nie ma sprawności ciała i w związku z tym tutaj powinien być rehabilitowany. Dzisiaj w pojęciu rehabilitacji zawieramy długotrwały, kompleksowy proces, rozpoczynający się już w momencie, gdy dochodzi do urazu albo też innych zaburzeń funkcji, bo nie tylko z urazem będzie nam się wiązała rehabilitacja. Pojęcia rehabilitacji dzisiaj zostały zaszczepione już nie tylko do rehabilitacji ortopedycznej, co jest dla nas najczęściej oczywiste, czyli nastąpiło złamanie, zerwanie więzadła, uszkodzenie mięśnia i przywracamy sprawność kończyny czy danych struktur fizycznych. Dzisiaj rehabilitacja dotyczy kardiologii, czy mamy rehabilitację kardiologiczną, neurologiczną, ortopedyczną, mamy rehabilitację układu oddechowego, mamy psychorehabilitację, więc rehabilitacja stała się dzisiaj pewnym narzędziem funkcjonalnym w medycynie i jest uważana za jeden z elementów skutecznego leczenia. Włącznie z tym, że rehabilitacja może być jedynym procesem leczniczym, który zostanie podjęty. I nie tylko dotyczy to zjawisk bólowych, chociaż ból jest tym najczęstszym powodem, dla którego zwracamy się do lekarza, fizjoterapeuty, kręglarza, babki czy kręgarza. Tutaj potoczne nazwy bardzo często funkcjonują w różnych odmianach i często dotyczą osób nieprofesjonalnych. Ja będę te sfery troszeczkę chciał oddzielić i jasno nazwać. Tam, gdzie poruszamy się w sferze bez dyplomu, bez ukształtowania w strukturach nauki, medycyny. To jest dostępność, jest otwartość, jest tutaj pewnego rodzaju prawo funkcjonowania w relacji wzajemnej pacjent i terapeuta, ale będę się przede wszystkim odnosił do tej wiedzy, którą ja posiadam, którą nabyłem i która jest udokumentowana pewnymi procesami edukacyjnymi. I w tej sferze rehabilitacji zawiera się praca od lekarza. I tutaj specjalista rehabilitacji jest oczywiście lekarzem dedykowanym do kompleksowej rehabilitacji, jakby zamknięcia tego całego procesu, o którym mówiliśmy, w każdej dziedzinie specjalności. A każdy specjalista w swoim zakresie, czyli kardiolog, może prowadzić rehabilitację kardiologiczną, ortopeda w ortopedii, neurolog też w swojej sferze. Więc dotykamy pewnej dość kompleksowej dziedziny, zarówno jeżeli chodzi o medycynę, jak również jeżeli chodzi o człowieka. Bo dzisiaj rehabilitacja w odniesieniu do postępowania z człowiekiem mówi o tym, że przywracamy funkcje, ale nie tylko funkcje fizyczne, tylko funkcje społeczne, relacje rodzinne, relacje czy zdolności edukacyjne. A zatem zgodnie z pewnym modelem, który jest modelem polskim, to polski model rehabilitacji wszedł do światowego kanonu rehabilitacji, a więc wczesna, kompleksowa, powszechna, dostępna. To jest polski kanon, który został stworzony, zaakceptowany przez ONZ. Słucham, panie doktorze, zastanawiam się, gdzie jest miejsce dla medycyny. Rehabilitacja jest medycyną. To jest jedna z części fundamentalnych medycyny, jakby spajająca pewną sferę. I oczywiście, jeżeli to zabrzmiało tak, jakby rehabilitacja przejęła wszelkie prawa do leczenia, to tak nie jest. Jest to jeden z elementów kompleksowego postępowania. I tak się mówi dzisiaj o rehabilitacji. Myśląc o rehabilitacji, myślimy o zespole. Czyli nie będzie rehabilitant dobrze funkcjonował, czy nie będzie miał co do zrobienia, jeżeli nie będzie ortopedy, który doprowadzi uszkodzenie do stanu, który wymaga rehabilitacji. Nie będzie skutecznej rehabilitacji, jeżeli neurochirurg nie usunie guza bądź też krwiaka śródmózgowego. Nie będzie postępowania neurologicznego właściwego.
rehabilitacji neurologicznej, jeżeli neurolog nie przeprowadzi diagnostyki, być może nie rozpocznie leczenia farmakologicznego. Więc tutaj pracujemy w zespole, ale zadania rehabilitacji dzisiaj zostały bardzo szeroko rozbudowane. No i podejrzewam, że wielu naszych widzów zada sobie pytanie, no tak, bardzo ciekawie, ale jeżeli tak fizycznie dotkniemy tej przestrzeni rehabilitacji, no to jest pacjent na oddziale neurologii, kończy się okres leczenia neurologicznego, czas na rehabilitację, no i powinna być ciągła, kompleksowa już od rozpoczęcia procesu leczenia, a tutaj bardzo często pacjent na oddziale dostaje, czy rodzina dostaje informację, no jest pacjent, trzeba go wziąć dalej na rehabilitację. No i pojawia się pytanie, no właśnie, ale gdzie panie doktorze? Do kogo? A to już nie jest mój problem, ja jestem neurologiem. To oczywiście mam nadzieję, że zjawisko, które jest marginalne i tak nie powinno wyglądać, bo nie ma skutecznej rehabilitacji neurologicznej, jeżeli mamy przerwę, nie mamy ciągłości postępowania. Każdy dzień utraty rehabilitacji czy przerwania rehabilitacji, przerwania funkcjonowania w procesie leczniczym, to jest regres, to jest cofanie się, a pójście później do przodu staje się bardzo trudnym zjawiskiem. Więc rehabilitacja jest kompleksowym procesem postępowania z człowiekiem, który ma albo dysfunkcję, albo zaburzenia, albo zespoły bólowe, albo inne dolegliwości utrudniające funkcjonowanie w tej przestrzeni, w której normalnie funkcjonuje. Bardzo podoba mi się to słowo kompleksowe, czyli całościowe. Polski model, który został zaszczepiony, więc my wiemy, że to ma w być, ta rehabilitacja ma być wczesna, kompleksowa, ciągła i powszechna. Teraz długa pauza jest potrzebna. Ponieważ pięknie to brzmi, jak to jest realizowane na co dzień. Myślę, że co zrobić, by to było realizowane właśnie w taki sposób, byśmy byli nie tylko pionierami, którzy mają o tym pojęcie, ale również byśmy byli pionierami, którzy to realizują względem swoich obywateli. Myślę, że widzowie lepiej ode mnie wiedzą, szczególnie jeżeli przekraczamy pewną barierę wieku i dolegliwości, w związku z tym często zderzamy się z tą mniej kolorową i nie tak bardzo piękną jak teoria rzeczywistością. W Polsce funkcjonuje model oparty na działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie jeżeli dochodzi do zdarzenia w warunkach szpitalnych, to szpital rozpoczyna proces rehabilitacji i w oczekiwaniu również ministra zdrowia obecnego to lekarz oddziału, to szpital będzie kontynuował i wskaże właściwe miejsce postępowania rehabilitacyjnego, jeżeli jest potrzebna rehabilitacja w warunkach szpitalnych. Jeżeli nie jest potrzebna w warunkach szpitalnych, to oczywiście możemy zbudować model opieki rehabilitacyjnej w poradni. Tutaj też powinny środowiska lekarskie być pomocne i wskazać właściwe miejsce, ale często jest tak, że łatwiej nam jest znaleźć najbliższą nami przyjazną przychodnię samodzielnie. I to jest otwarta sprawa. No i teraz przychodnia, dostając skierowanie, powinna przejąć opiekę nad pacjentem. W Polsce najczęściej słyszę o takim okresie oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne, 3 do 6 miesięcy. Każdy dzień się liczy, usłyszeliśmy 5 minut temu. Tak, no ja to przekazuję informacje od pacjentów, z którymi często pracowałem. Jest oczywiście droga skrócenia, można na skierowaniu napisać pilne. Większość skierowań ma taką adnotację i to znowu powoduje, że pozostaje pewien okres bezwładności. Potrzebny jest termin super, super pilny. No tak, ale to będziemy znowu wszystkim administrowali to samo określenie. Więc jest tutaj pewna konkretna trudność. I teraz jeżeli mamy kumulację pacjentów, a tych pacjentów jest dużo oczekujących, zdolności pracy poradni, bo przejdźmy już ze szpitala do poradni, są w jakiś sposób ograniczone. Poza tym model pracy w poradni jest modelem punktowym, czyli za pacjenta, za usługę mamy punkty. Najlepiej wypracowuje się punkty w poradni na urządzeniach, które dają szybki efekt, czyli łatwo jest położyć pacjenta w urządzeniu do elektroterapii czy magnetoterapii, łatwo jest pracować laserem, szybka krioterapia. To jest świetny model, ale trudniej jest znaleźć pojedynczego terapeutę dla terapii indywidualnej, czyli już ćwiczenia indywidualne, masaż, terapia manualna są znacznie rzadszą, znacznie trudniej dostępną usługą w poradni. Mówię o tym, ponieważ z dużym przekonaniem i z mojego doświadczenia to praca indywidualna z pacjentem jest tym modelem najlepszym i najskuteczniejszym i w jakiś sposób wyidealizowanym, a może właściwym do wypromowania czy do stosowania. Jeżeli spojrzymy na pracę osteopatów, to oni pracują indywidualnie z pacjentem. Nie ma tutaj grupowego działania. Musi być diagnoza, musi być postępowanie lecznicze i musi być monitorowanie. To samo dzieje się w przypadku fizjoterapeuty, który pracuje indywidualnie. No i niestety ten indywidualny model najczęściej dotyczy placówek prywatnych albo prywatnych gabinetów fizjoterapeutycznych. Oczywiście mówię najczęściej, bo ja nie chciałbym skrzywdzić
pracujących uczciwie, dzielnie i starających się w tym dużym systemie z dużą ilością pacjentów odnaleźć jak najlepszy efekt. Bo takie osoby są i ja je znam. Ale dużym komfortem jest taka praca niezależna od czasu, presji czasu czy wyrobienia punktów. No moja żona nieraz ma do mnie pretensje. Kiedyś jak półtorej godziny spędził u mnie pacjent, czy pacjentka, ale to było niezupełnie nieistotne dla mnie. Powiedziała, no jak można półtorej godziny pracować z pacjentem? Ale to było potrzebne, bo sama droga dotarcia do rozpoznania to było 45 minut rozmowy o problemach, dolegliwościach i oglądania wyników, z którymi zgłosiła się pacjentka. I to jest no, półtorej godzinny czas, to jest naprawdę długi, pewnie nie jest zawsze konieczny, ale mając taką możliwość, jesteśmy w stanie wypracować strategię. Każdy kolejny etap spotkania będzie już znacznie krótszy, bo będziemy wiedzieli, jak pracować. I na pewno taką bardzo istotną sprawą, jeżeli już przechodzimy bliżej tego pacjenta, docieramy do jego domu, do jego życia, do środowiska, w którym funkcjonuje, nie będzie skutecznej rehabilitacji bez edukacji. Czyli to, co przekażemy pacjentowi, jak go zachęcimy, jak zmotywujemy, jak pokażemy, że przez funkcjonowanie w środowisku, przez właściwe życie i to kompleksowo, zarówno w diecie, w sposobie odżywiania się, w sposobie funkcjonowania, w tym jak siedzimy, jak wstajemy, jak siedzimy za kierownicą, ile czasu spędza w danej pozycji i w związku z tym, co powinien zrobić, żeby zapobiegać pewnym następstwom no, nieprzyjemnym dla zdrowia, to z tej edukacji będzie wynikało, czy ten pacjent po pierwsze zaufa nam, wróci do nas, a co najważniejsze, czy będzie miał efekty terapeutyczne. Panie doktorze, specjalista rehabilitacji medycznej, czyli pan jest specjalistą w tych trzech dziedzinach rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ortopedycznej, rozumiem. Proces edukacji zawiera wszystkie te elementy i wymaga, żeby na egzaminie zdać wiedzę o tym, ale oczywiście... Pytam o to zupełnie informacyjnie, by też przekazać taką informację telewidzom i radiosłuchaczom, by wiedzieli, z jakimi pytaniami mogą za chwileczkę tutaj do nas dzwonić i pytać. Zostaje otwarte, ale jeżeli ojciec pozwoli, specjalizuję się, czy największa ilość moich pacjentów i największe doświadczenie ortopedyczne. To ortopedyczne, zespoły bólowe, rwa szyjna, ramienna, barkowa, udowa, zespoły bólowe kręgosłupa. I tutaj bym najchętniej w tej sferze funkcjonował. Pozostałe, no nie jestem doświadczonym praktykiem, więc nie chciałbym być mało kompetentny. Ja wiem, że w studiu nie ma środowiska lekarskiego, środowiska medycznego, które czy to ortopedycznego, czy neurochirurgicznego, czy kardiologicznego, bądź neurologicznego, ale mam takie zapytanie, czy środowisko medyczne świadome jest tego, co może zrobić rehabilitacja, do czego może doprowadzić spotkanie ze specjalistą, z rehabilitantem, nie samozwańczym, ale tym, który ma podstawy w wykształceniu medycznym. I drugie pytanie, czy my jako społeczeństwo mamy świadomość, i tutaj złożone pytanie, świadomość tego, kim jest rehabilitant i kim my możemy stać się po spotkaniu z rehabilitantem, przemieniając swoje nawyki, zwyczaje, czy to żywieniowe, czy to funkcjonowania w postawie, w siedzeniu, w spaniu, we wstawaniu, to co pan doktor powiedział. Ojcze, chciałbym odpowiedzieć na obydwa pytania. Tak, wiemy. Zarówno jako środowisko i podobnie jako realizujemy. Ale myślę, że to troszeczkę tak jak z tym moim udokumentowaną specjalizacją z rehabilitacji medycznej, a więc cały zakres, ale jednak funkcjonuje w pewnej przestrzeni doświadczenia. Zatem pozostałe dziedziny, jeżeli bym chciał rozmawiać kompetentnie, na pewno zwróciłbym się do kolegów, którzy pracują z pacjentem kardiologicznym, pracują z pacjentem neurologicznym, pracują w konkretnej dziedzinie schorzeń, czyli jeżeli będziemy mówili o rehabilitacji oddechowej, to praca z pacjentem z mukowiscydozą to jest długotrwały proces, który obok wiedzy teoretycznej jednak opiera się na doświadczeniu. I wówczas na pewno sięgałbym po wiedzę bardziej doświadczonych kolegów, którzy pracują z danym pacjentem. I podobnie jest troszeczkę z nami w środowisku medycznym. My mamy pełną świadomość, że jesteśmy jedynymi z największych liderów w rozwijaniu rehabilitacji na świecie, jako państwo, jako środowisko lekarskie. Wiemy o tym też, że rehabilitacja w tych punktach kluczowych jest niezwykle istotna. To jest teoria, a praktyka, no często zderzamy się z prostym niedoborem fizjoterapeutów na oddziale, z prostą trudnością zorganizowania, żeby między zabiegiem, jeszcze wypełnianiem dokumentacji, żeby ten fizjoterapeuta dotarł i często
nie doceniamy albo ignorujemy tą rolę rehabilitanta, fizjoterapeuty czy całego procesu postępowania, a jeszcze bardziej czy jeszcze częściej nie doceniamy czy zapominamy o tym, że człowiek, pacjent to nie jest tylko zbiór tkanek i rozpoznanie, tylko to jest człowiek, który ma świadomość, potrzeby i potrzebuje relacji. Bez budowania relacji nie ma skutecznej rehabilitacji. Więc środowisko wie, ale niekoniecznie skutecznie z tego narzędzia korzysta. Jeżeli pomyślimy teraz o pacjencie, czyli o społeczeństwie, czy o grupie społecznej, najlepiej sprawdzają się i wiedzą o roli fizjoterapeuty ci, którzy doświadczyli i przeszli już pewien etap dolegliwości i skutecznego wspomagania. To również jeżeli chodzi o środowisko lekarskie. Lekarz, który doświadczył bólu, dyskopatii, zwyrodnienia i jakichś zespołów bólowych i trafił do fizjoterapeuty, będzie zupełnie inaczej funkcjonował i dysponował rehabilitacją. Pacjent, który również przeszedł tą drogę, będzie zdecydowanie pacjentem świadomym i to bardzo dobrze sprawdza się też w środowisku. Świadomy pacjent, który skutecznie był leczony, będzie rozprowadzał wiedzę i edukował w doskonały sposób, jeżeli sam został dobrze do tego przygotowany. Do mnie trafia wielu pacjentów, którzy niestety, tutaj przykład z dnia wczorajszego, pacjentka, która ma lat 72, od 2 miesięcy ma dolegliwości bólowe, dość typowy zespół, który nazywamy rwą udową, czyli zespół bólowy, promieniowanie z odcinka lędźwiowego do kończyny dolnej w dzień i w nocy. W nocy nie może spać bez środków przeciwbólowych, w dzień średnio funkcjonuje, jak się troszeczkę rozrusza jest nieco lepiej, ale w spoczynku ten ból jest bardziej uciążliwy. Ma nieco zaników mięśni, czyli zwężenie obwodu tej kończyny z dolegliwościami bólowymi. Proces trwa, ostry proces od 2 miesięcy. Historia dolegliwości kilkuletnia. Osoba pracująca w rolnictwie, więc ciężki, duży wysiłek fizyczny. Zresztą to jest teren Podhala, w związku z duże tym jeszcze też. Dużo chodzenia po górach. Dzieci, wnuki, prawnuki, więc możemy sobie wyobrazić. To jest oczywiście obraz typowego Polaka, typowej mamy, babci w polskim domu. I ta osoba trafia do mnie z 2-miesięcznym wywiadem ostrego bólu z trudnościami w spoczynku nocnym. Ja zadaję pytania. Oczywiście przychodzi już z rezonansem magnetycznym wykonanym tego odcinka lędźwiowego. To jest dużo, bo nie zawsze taki pacjent trafia. Dowiaduje się, że leczenie dotychczas przez 2 miesiące polegało na dwukrotnej serii zastrzyków przeciwbólowych. Jest to klasyczny schemat, który większość z naszych pacjentów z zespołami bólowymi o podobnym charakterze pogranicza neurologia, ortopedia otrzymuje. Ja zadaję pytanie, czy jakaś rehabilitacja? Tak, otrzymałam skierowanie, mam się zgłosić do poradni, wiem, że terminy za 3 miesiące. I taka osoba mówi, panie doktorze, proszę o pomoc, pan jest jedyną nadzieją. Oczywiście to nie jest prawda, ale taka osoba potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia. No i oczywiście tutaj ja nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że te ręce to jakieś tam cudowne działania. Mam doświadczenie i pracuję z masażem leczniczym, z terapią manualną w takim bardzo podstawowym zakresie, ale jest to zakres zbliżony do podstawowego badania neurologicznego z niewielkimi elementami działania. I po tych krótkich zabiegach wstaje pacjentka. No i ja oczywiście, to nie jest tak, żebym oczekiwał zaraz jakiegoś super efektu. Zawsze z pewnym niepokojem zadaję pytanie, no proszę, ubierając się i tutaj poruszając po gabinecie, spróbować odpowiedzieć, czy coś w charakterze bólu się zmieniło. I pacjentka mówi, nie czuję. Mówię, o, to niedobrze, straciła czucie. Ale nie, nie czuję bólu. No to już jest dobrze. Lepiej. To już jest dużo lepiej. Ja z takimi pacjentami, na szczęście mam ich nie na tyle dużo, żeby to było niemożliwe, pozostaję w stałym kontakcie. I taka pacjentka będzie mi codziennie, mnie będzie informowała, jaki jest postęp. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy wdrażać postępowanie rehabilitacyjne inne, albo będziemy ordynować środki farmakologiczne. Będziemy również myśleć o leczeniu operacyjnym, bo rezonans sugeruje duże zmiany dyskopatyczne. Ale jeżeli uda się uniknąć takiego leczenia, o którym pacjentka mówi, ja się nie zgodzę na operację, jestem za stara, nie chcę iść na wózku. Ma lęk. Jak będzie trzeba, to nad tym lękiem będziemy również pracować, ale uzyskujemy podstawową rzecz. Pacjentka uzyskuje zaufanie, ma edukację, czyli jest wskazany, jak ma postępować, ma zmniejszone dolegliwości bólowe, nie musi przyjmować leków, a przynajmniej w mniejszej ilości i ma nadzieję na uzyskanie efektu leczniczego. Uważam, że to jest właśnie pewien model rehabilitacyjny, który w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, fizjoterapeutą, masażystą. Każdy pacjent może uzyskać, ale musi mieć kontakt i musi mieć czas na to. No i potrzebna jest większa liczba rehabilitantów z takim doświadczeniem i z taką wiedzą. Wrócę do tego pytania w sposób następujący. Czy rzeczywiście środowisko lekarskie wie, jak działa dobry rehabilitant? Wiadomo, że dobry jest zbyt ogólnym, rehabilitant też,
Ale czy nie jest tak, że zbyt szybko są podawane seria zastrzyków przeciwbólowych, bądź czy też niezbyt szybko kierowani są pacjenci na bardzo skomplikowane operacje, których można byłoby uniknąć poprzez dobry kontakt z rehabilitacją, prawda? No, zadomniałeś, jest bardzo trudne pytanie, szczególnie, że o środowisko będziemy w jakiś sposób generalizować. Ja troszkę ucieknę od generalizacji i powiem w taki sposób. Miałem przyjemność pracy w jednym z dużych szpitali klinicznych w Warszawie z gronem również profesorów neurochirurgów i rozmawiałem z panem profesorem z bardzo wieloletnim doświadczeniem, uważanym w Polsce za jednego z najlepszych neurochirurgów w dziedzinie usuwania dyskopatii. No i on w takiej chwili refleksji mówi, no kiedyś to operowaliśmy prawie każdego, kto przyszedł z bólem i z dyskopatią. Dzisiaj wiemy, że wielu z tych pacjentów operowaliśmy niepotrzebnie, za wcześnie. No ale to oczywiście doświadczenie, które dzisiaj mam i mogę odpowiedzieć. Wcześniej uważaliśmy, że tak trzeba, że to jest droga do lepszego, zdrowszego funkcjonowania. A doświadczenie lekarza to jest podstawowa forma, w której nabieram edukacji i umiejętności. Ona nie powinna być pierwsza. Najpierw powinna być teoria i powinna być doświadczenie kolegów, na którym bazujemy. A później nabywanie własnego doświadczenia i być może zmienianie pewnych stereotypów czy modeli leczniczych. I mam duże przekonanie, że pan profesor miał rację. Dzisiaj ten model się troszeczkę zmienia, ale ciągle pozostaje pytanie, czy nie za wcześnie. To jest pytanie indywidualne. Każdy pacjent, i tutaj bardzo mocno kładę nacisk w relacji pacjent-lekarz na odpowiedzialność pacjenta za własne zdrowie. Czyli pacjent nie jest tylko biernym elementem procesu leczniczego. Mówi, panie doktorze, pan się zna, pan mi powie, co mam robić. Nie, to pan, panie pacjencie, czy pani pacjentko, pani siebie zna. Ja od pani uzyskam informacje, a te informacje pozwolą nam wspólnie zbudować model, który w pani świecie, w funkcjonowaniu pozwoli na najlepszy wybór. Być może będzie to operacja, jeżeli nie da się inaczej leczyć, inaczej funkcjonować. A środki farmakologiczne, no ja mam duże przekonanie, że sięgając po środki przeciwbólowe, rozluźniające mięśnie, bo to jest najczęstszy model leczenia zespołów bólowych, bardzo często wyprzedzamy niepotrzebnie pewien proces leczniczy. Moje doświadczenie z zakresu postępowania manualnego z pacjentami mówi, że często ten pacjent skutecznie dotknięty, nawet to jest krótki proces, ale ten pierwszy zabieg, to pierwsze spotkanie, rozluźnienie mięśni, jakaś delikatna manipulacja z pogranicza nawet badania neurologicznego, a terapii manualnej czy masażu leczniczego powoduje, że pacjent wstaje, wychodzi i następnego dnia mówi, panie doktorze, nie wziąłem leków przeciwbólowych i nie muszę. I myślę, że warto tak myśleć. Doświadczony fizjoterapeuta, doświadczony lekarz z całą pewnością będzie tak postępował. Często jest to pewnego rodzaju rutyna, czyli przychodzi do mnie kolejny pacjent z kolejnym problemem takim samym. Wrzucam pewien algorytm, który jest zalecony. No i posługujemy się dzisiaj w medycynie algorytmami, często idąc na taką rutynę postępowania. Dla mnie postępowanie rutynowe jest postępowaniem niewłaściwym, bo jednak zindywidualizowany sposób postępowania jest właściwy. No i oczywiście jakby ciągle wracamy do tego, że nie ma lepszego modelu jak zachęcenie pacjenta. Ale bardzo gorąco dziękuję za ten przykład i to dopowiedzenie. To znaczy się, że leczenie i rehabilitacja, chociaż wiem, że upraszczam, leczenie i rehabilitacja nie idą oddzielnymi torami, tylko jest wymiana i zdań, i doświadczeń, jest prowadzony wzajemny dialog, gdzie są te granice pomiędzy leczeniem, farmakologią, operacją, a spotkaniem z rehabilitantem czy z poradnią fizjoterapeutyczną czy fizykoterapeutyczną, więc to jest pewnego rodzaju nadzieja, że to się zmienia, że żyjemy w symbiozie i tworzymy wspólnie przestrzeń dobrą dla pacjenta. Nie zapomnieliśmy o panu, panie Piotrze. Wiemy, że pan jest z nami w studiu. Panie Piotrze, no teraz tak. No pan był i u lekarza, musiał się spotkać i z konkretnym gabinetem rehabilitacyjnym, z konkretnym człowiekiem i musiał pan pracować sam nad sobą. Tak jest. Bo to, do czego chcielibyśmy tutaj dojść i usłyszeć pańskie doświadczenie, pańską wiedzę na ten temat, to możemy sobie wyobrazić, że ktoś pracuje na swoje schorzenie, na przykład 10 lat złą postawą,
Wydaje mu się, że kilka wizyt po dobrej diagnozie u lekarza, tutaj ortopedy, czy też neurologa, czy kardiologa, wystarczy potem kilka wizyt w gabinecie rehabilitacyjnym. Takich wizyt w przeciągu, powiedzmy, 3 miesięcy będzie 30, bo jest szczęśliwym posiadaczem jakiegoś bonusa, że tak często może być, i będzie zdrowy. Okazuje się, że no, trzeba nad sobą potem pracować. I proszę nam rozwinąć ten temat. No tak, tutaj wielokrotnie padało słowo rehabilitacja, proces przywracania zdrowia. Narcyz jest w tym doskonały, o czym mówił. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na aspekt, no można powiedzieć, niemedyczny, a z drugiej strony nierozerwalnie wiążący się z tym problemem, o którym mówimy, a mianowicie o psychę, o podejściu pacjenta do swojej choroby, do często cierpienia, dysfunkcji w sposób no, niekoniecznie tak mierzalny. Bo jestem najlepszym przykładem tego, że to, co duchowe, potrafi uczynić cuda. Ja zdaję sobie sprawę częstokroć z tego, że uczestniczę w rodzaju cudów, ponieważ w momencie, kiedy widzi się osobę niewidomą, wspinającą się, czy człowieka bez nóg, który potrafi na specjalnym urządzeniu przejechać 60 kilometrów, czy mija mnie na torze pływackim osoba bez kończyn, która rehabilituje się pływając codziennie, czy widzę staruszków uprawiających Nordic Walking w parku, to myślę sobie, że ten aspekt takiego, można powiedzieć, holistycznego podejścia do tego, że do powrotu do zdrowia jest bardzo, bardzo ważny. Absolutnie widzę w miłości, w budowaniu swojego powrotu do zdrowia w oparciu o rodzinę, o pozytywne wzmocnienia. To jest zupełnie niemierzalne. Panie Piotrze, mówi Pan o cudach, chociaż my jesteśmy przyzwyczajeni, że cud to jest taki, że ktoś po prostu jest bez kończyn i nagle kończyny mu odrastają. A Pan mówi bardziej o takich cudach, że ktoś jest bez kończyn, czy ma konkretne urazy i okazuje się, że potrafi z tym żyć i dokonuje cudu funkcjonowania w społeczeństwie, funkcjonowania dla samego siebie. Gdybym przekornie miał wytłumaczyć, o co mi chodzi w przekazie do słuchaczy, to mój najlepszy przyjaciel Łukasz Niewidomy na pytania zawsze, jak to się dzieje, że osiągasz tyle, wspinając się wysoko w górach, to uśmiecha się słodko i mówi, bo ja nie widzę przeszkód. I absolutnie jestem przekonany o tym, że każdy z Państwa, który boryka się tutaj z problemami zdrowotnymi, częstokroć z uwarunkowaniami pacjentów, bo jest mnóstwo kolejek, częstokroć problemów z wyznaczeniem terminów, jest w stanie wrócić szybciej do zdrowia przez własne osobiste nastawienie. Na budowaniu codzienności chorego przez właśnie poczucie miłości, przez poczucie rytmu, zajmowanie się najprostszymi czynnościami często przynosi najlepsze skutki rehabilitacyjne. Ja to widzę po swoim tacie, który uprawia trawę na działce, który wychodzi na zakupy, uśmiecha się do najbliższych. To też jest rehabilitacja. To niekoniecznie jest kabina ugól i kolejne powtarzanie sekwencji rehabilitacyjnych, ale to jest też również ten aspekt mentalny i na to w swoich działaniach animatora sportowego osób niepełnosprawnych i opiekuna osób niepełnosprawnych, bo też miałem taki epizod w życiu, no, kładę ogromny nacisk i jestem tym zachwycony po prostu. Wiele nadziei, dobrych słów dzisiaj pada w studiu. Polska jest prymusem, takim przewodnikiem na ścieżkach rehabilitacji, rozwoju tej gałęzi medycyny. Słyszymy tutaj o przezwyciężaniu barier, że ktoś nie widzi przeszkód, ponieważ jest niewidomy, wspina się w górach, o pokonywaniu tego, co nas ogranicza. No nie w sposób taki nagły, ale myślę, że powolny, stopniowy, no bo przecież nie od razu ktoś, kto jest niewidomy, zdobył gerlach albo rysy, prawda? Ojcze, ja nie namawiam nikogo, żeby w pierwszym procesie rehabilitacji szedł na 7000 metrów. Natomiast mówię o małych krokach, które powodują, że powrót do zdrowia jest możliwy. Szczególnie też u swoich przyjaciół zaawansowanych wiekiem.
widzę brak otwarcia na to, co oczywiste, czyli że częstokroć dieta, częstokroć prosty spacer jest najlepszym sposobem do wsparcia całego procesu rehabilitacji. Ma pan, panie Piotrze, jakąś receptę na to, by ktoś przestał narzekać, że wciąż mu źle, że wciąż go boli, że wciąż nie daje rady, że służba zdrowia nie taka i tak dalej, i tak dalej? Bo tak no, myślę, ja mam dość nietypowe elementy treningowe, ponieważ żaden z trenerów nie chciał się podjąć treningu egzemplarza wadliwego, jak mówią na mnie, bo człowiek bez płuca z taką historią choroby nowotworowej nie powinien uprawiać sportu na tym poziomie, na którym jestem. Ja mam dużą satysfakcję, bo robię to jeszcze dla innych, czyli każdy przebiegnięty kilometr jest przeliczany na pieniądze sponsorów i wspieram tych, którzy nie mają tyle szczęścia i sił, co ja. Natomiast najlepszym sposobem na to jest, ja mam sposób. Zaczynajcie dzień od śpiewania, kiedy ranne wstają zorze. Róbcie sobie dobrą kawę i powtarzajcie to magiczne słowo, które daje zdrowie. Odrasta płuco wręcz, jak mówi się, kocham. We wszelkich możliwych odmianach, do najbliższych, do dzieci, cieszcie się po prostu światem. Też pełne nadziei słowa padły, że pomiędzy lekarzami a rehabilitantami jest symbioza, jest wymiana wzajemnych doświadczeń. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia ukażą się na Państwa ekranach. Dziś podejmujemy temat rehabilitacji, a z nami w studiu lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Narcyz Sadłoń i Piotr Pogon, animator sportowy osób niepełnosprawnych, sam będąc bez płuca. Podobno gdzieś bez palców u nóg jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Jak to pan mówi o sobie? Uśmiechnięty egzemplarz wadliwy, tak? Wadliwy, tak. Ja bym chciał jeszcze zapytać pana doktora, jak znaleźć swojego rehabilitanta? I też drugie pytanie, czy nie powinniśmy korzystać z wiedzy rehabilitanta, ze spotkania z rehabilitantem w taki sposób, jak korzystamy na przykład z wizyty u dentysty, by przeglądnął nas, jak my funkcjonujemy? Zanim odpowiem na pytanie, to obawiałem się, że Piotr zacznie opowiadać, w jaki sposób on realizuje swoją autorehabilitację. Faktycznie nie ma rehabilitantów, którzy byliby w stanie sprostać jego oczekiwaniom i faktycznie większość lekarzy Piotrowi zalecała, żeby pozostał w domu i nie wychodził, bo to jest zbyt niebezpieczne. To, że rozmawialiśmy o Łukaszu, ojciec tu wspomniał o tatrzańskich szczytach. Łukasz wszedł na Aconcagua 7000, w związku z tym tutaj przekraczamy kolejne bariery. I Piotr również robi koronę ziemi i ma już kilka szczytów za sobą. Mam nadzieję, że trochę sobie odpuści, bo to jednak trzeba mieć jednak granice i zdrowy rozsądek. Ale w ten sposób też pokazuje, że wiele zjawisk naszych, które nas ograniczają, zależy nie tylko od sprawności organizmu i dolegliwości bólowych. Dolegliwości bólowe notabene bardzo często wiążą się ze stanem psychoemocjonalnym, o czym wspominaliśmy. I leczenie bólu może wcale nie być oparte ani na rehabilitacji fizycznej, ani na środkach przeciwbólowych, tylko na psychorehabilitacji albo na środkach działających na psychikę, na stan psychoemocjonalny. I dostrzegamy, że szczególnie w XXI wieku, w okresie wyścigu szczurów, wielkiego napięcia, gdzie ludzie młodzi pracują ponad możliwości własne, czas pracy jest czasem zupełnie nielimitowanym i nieokreślonym, wchodzą bardzo często w rodzaje napięcia układu mięśniowego i nerwowego, które nie reaguje właściwie na środki przeciwbólowe. Mówi się już o tak zwanych napiętych mięśniach stresu, prawda, gdzieś tutaj. To jest kolokwialne określenie, ale ono jest dość bliskie pewnego zjawiska. I teraz odpowiadając na pytanie, gdzie znaleźć swojego fizjoterapeutę, no nie ma dzisiaj modelu takiego celowanego, gdzie powiem Państwu, wejdźcie na stronę i tam znajdziecie. Jak szukać? Najlepszym modelem według mnie to jest model wzajemnych opisów relacji i to grupy pacjentów, środowiska pacjentów bardzo często podpowiadają sobie wzajemnie, gdzie szukać. Sportowcy bardzo często kierunkują się do
fizjoterapeuty do specjalisty, który pracuje w modelu sportowym, zna się albo na danej dziedzinie sportowej, albo na danym rodzaju urazu. Pacjenci z konkretnymi dolegliwościami bardzo często pasażują informacje, przenoszą, gdzie uzyskali skuteczną pomoc i do kogo się zwrócić. W związku z tym ten model poszukiwania no dzisiaj jest takim modelem trochę szeptanym, troszeczkę pomaga internet. No, można zawsze się zwrócić do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To powinna być osoba i tego oczekujemy, tego oczekuje w jakiś sposób też system Narodowego Funduszu Zdrowia, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest tą osobą najbliższą pacjentowi. Jak rozpoznać specjalistę od samozwańca? Można poprosić o pokazanie dyplomu, ale bardzo często w rozmowie będziemy wiedzieli o tym. Trafiają często do mnie pacjenci, gdzie jak pracuję przy grzbiecie czy przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa, słychać czasem takie dość charakterystyczne dźwięki kliknięcia, jak przeskakują powierzchnię skokowej, słyszę, o, wskoczył mi krąg. Mówię, a gdzie pan się tego dowiedział? Albo byłem u takiego masażysty i on mówił, że tutaj trzeba nacisnąć, to wskakuje krąg. To jest bardzo często kolokwialne określenie, ale bardzo często sugeruje to, warto jednak zapytać, o czym rozmawiamy. Fizjoterapeuci często posługują się zupełnie innym językiem, przeprowadzają diagnostykę, zadają konkretne pytania zbliżone do tych, jak zadaje lekarz i to jest dość proste do odróżnienia, a z reguły ludzie też wiedzą. To jest właśnie ten wywiad środowiskowy, który mówi, idź do tej babki, ona dobrze leczy. I tu wszyscy wiedzą, że to nie jest specjalista wykształcony, ale jeżeli ma dobre efekty, to ja tutaj nie zamykam drogi, pozostawiam otwarte. Wiele takich osób jest bardzo skutecznych. Pozostawiam pewien dystans takiego bezpieczeństwa. Zapytanie o dokument, o potwierdzenie, sprawdzenie. Dzisiaj listy fizjoterapeutów, lekarzy są dostępne w internecie. Można zawsze wpisać imię, nazwisko. Można poprosić o numer prawa wykonywania zawodu. To wszystko jest publiczne, dostępne, mimo pewnych ograniczeń dostępu do informacji. Dziękuję bardzo. Prosimy. Halo. Prosimy, telewizja Trwam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje? Maria z Podrzeszowa. Ja mam taki problem właśnie, mam zwyrodnienie, znaczy przepuklinę w trzonu L5S1, jakiś centymetr. I właśnie byłam nawet w szpitalu, tam mi zrobili rezonans. I lekarz mnie skierował na operację. No się nie zgodziłam, tam mnie troszkę po prostu wyleczyli. Przestało mnie, jakieś 3 miesiące miałam spokój, teraz mam od nowa już prawie miesiąc. Byłam u rehabilitanta i on mi powiedział, że jak przeczytał te moje wyniki, że lepiej się podać operacji. Że on mi za bardzo nie pomoże, ponieważ no, mam taką dużą i prosto ta przepuklina idzie prosto w ten korzeń, uciska. Dlatego mam taki ból, bo po prostu nie mogę w ogóle chodzić, tylko leżę. Nawet tabletki przeciwbólowe nie pomagają. Ja bym chciała zapytać, czy... No bo troszkę się boję tej operacji, więc chciałam taką poradę. Czy jedna się podać tej operacji, czy nie? Dziękujemy pani Mario. Wiadomo, że odpowiedź będzie od pana doktora natury bardziej ogólnej, ale prosimy. Tak, trudno byłoby skonsultować i dać jednoznaczną odpowiedź pani w kwestii postępowania przy tak skąpej ilości informacji. Na pewno najpierw pani stwierdziła zwyrodnienie, później dyskopatia. Tutaj już mamy zupełnie inne określenia. Zwyrodnienie będziemy leczyć inaczej, dyskopatię będziemy leczyć inaczej. Ja rozumiem, że poruszamy się przy informacji, przy rozpoznaniu dyskopatia z wypukleniem krążka międzykręgowego do kanału kręgowego na centymetr, z uciskiem korzenia nerwowego. Faktycznie jest to najczęstsze wskazanie do leczenia operacyjnego, ale nie leczymy dysku, nie leczymy kręgosłupa, leczymy pacjenta. W związku z tym może być taki obraz rezonansu magnetycznego, który nie będzie dawał dolegliwości. I w związku z tym nie będziemy sięgali po leczenie neurochirurgiczne. Pani wspomniała o tym, że już się nie porusza, tylko pozostaje w pozycji leżącej ze względu na dolegliwości bólowe. To jest jedna z podstaw. Jeżeli ból ogranicza nasze funkcjonowanie, nie pozwala nam żyć, no to po to są metody lecznicze, żebyśmy mogli funkcjonować. To jest właśnie droga do powrotu do funkcjonowania. I rehabilitacja jest procesem, który może być uruchomiony od razu, zanim zostanie przeprowadzone leczenie operacyjne i powinien być podjęty. Słyszymy, że była skuteczność postępowania 3 miesiące wcześniej. To może warto wrócić do pewnych procesów postępowania. Ja nie wiem, jaki proces leczniczy pani został zaproponowany, ale może jest pewien zakres działania i tutaj fizjoterapeuci bardzo często przy takich rozpoznaniach z zaleceniem leczenia neurochirurgicznego z przyczyn oczywistych
nie komentują, nie wchodzą w polemikę ze specjalistą neurochirurgii, który zaleca leczenie operacyjne. No ja w swoich kompetencjach nie boję się podejmować działania z zakresu terapii, która jest terapią, no tutaj nie chcę nazwę ogólnie, masażu leczniczego czy pewnych delikatnych technik. Jeżeli te techniki rozluźniające, techniki z pogranicza terapii manualnej, masażu leczniczego, działania na powięziach, jeżeli zmniejszają ból, to dają nam czas. Mając czas, mniejsze dolegliwości, możemy rozważać, którą drogą pójść. Lęk przed operacją jest bardzo typowym zjawiskiem i bardzo często wyklucza nas, czy powoduje, że rezygnujemy z operacji. Jednak najczęściej, gdy inne metody lecznicze nie dają efektu, ta droga pozostaje otwarta i po nią sięgamy. I ja bym tak zwykle wartościuję. Jeżeli inne metody lecznicze, ale ja sięgam tutaj i bardzo często albo kieruję do fizjoterapeutów, którzy na moje zlecenie podejmują działania lecznicze, czyli ja biorę odpowiedzialność za decyzję leczniczą, albo osobiście podejmuję proste zabiegi, rozluźniające, manualne. Jeżeli one przynoszą pozytywny efekt, to albo zupełnie wycofujemy się z zabiegu neurochirurgicznego, pacjent się wycofuje oczywiście, bo to jest decyzja pacjenta ostatecznie, albo mamy dłuższy czas na szukanie innych rozwiązań. I muszę przyznać, że w moim doświadczeniu zawodowym, w moim życiu, no przynajmniej kilkunastu takich pacjentów, którzy byli kierowani na zabieg operacyjny, nie zdecydowali się i bardzo często było to proces leczniczy podejmowany przeze mnie właśnie wynikał z tego, że pacjenci nie byli gotowi na operację z przyczyn różnych, w tym emocjonalnych, nie chcieli się zgodzić na tę operację. Praca fizykalna doprowadzała do tego, że funkcjonują, właściwie nie mają dolegliwości, ale większość tych pacjentów następnie, żeby nie wracać do problemów i dolegliwości bólowych, przeszła taką drogę jak Piotr, czyli sięgnęła po aktywność fizyczną, po zmianę sylwetki, po pracę mięśniową również w miejscu pracy, po budowanie właściwego funkcjonowania. Bez tego nie było skutecznego ustąpienia długotrwałego dolegliwości. Ale ten pierwszy proces fizykalny ja podejmuję u siebie w gabinecie i myślę, że jest wielu fizjoterapeutów i lekarzy, którzy próbują zrobić ten krok. No tutaj trudno mi jest zamknąć dyskusję jednoznacznym stwierdzeniem. Panie doktorze, ja wiem, że czeka kolejny odbiorca nasz. Natomiast taki jego pewnego rodzaju smutek zagościł w moim myśleniu, w mojej postawie. A dlaczego? Ponieważ dzwoni do nas pani Maria, która ma konkretne dolegliwości i nagle okazuje się, że perspektywa jest taka. Albo rehabilitacja, którą rozpocznę, albo operacja, na którą się zgodzę, chociaż jej się boję. I moje pytanie jest takie, że szkoda tego czasu, całego oczekiwania, bo przecież nagle się może okazać, że operacja będzie za 4 miesiące i po takiej operacji leżenia 4 miesięcy pani Maria będzie totalnie dysfunkcyjną osobą, ponieważ ona nic nie wykonuje, prawda? Nic nie ćwiczysz. Nagle się okaże, że mięśnie nóg po prostu nie są w stanie jej dźwignąć, że nie może zrobić kroka, że nie jest w stanie wstać. Czy nie jest tak, że w sytuacji takiej dolegliwości pewien proces rehabilitacji jest potrzebny, nawet gdy jesteśmy, użyję słowa nieodpowiedniego, skazani na operację, tak? No, myślę, że to słowo nie jest nieodpowiednie, bo tak może być i nie należy się bać tego, że wybór leczenia neurochirurgicznego może być tym najlepszym wyborem w danym momencie. Bo tylko co robić do tej operacji, czy leżeć? Tutaj nie ma wątpliwości i to nigdy nie ma wątpliwości, ani neurochirurdzy, ani neurolodzy, ani specjaliści rehabilitacji medycznej, że bierne pozostawienie pacjenta w łóżku, nawet jeżeli to jest jego wybór na zasadzie nie zgadzam się na operację, no więc my nie mamy nic pani do zaoferowania. Nie, mamy do zaoferowania. Jest cały zasób i właśnie mieszczący się w pojęciu rehabilitacja. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego powinno przebiegać przez aktywność fizyczną, przez budowanie napięcia, budowanie właściwych postaw, bo po zabiegu pozostaniemy tym samym człowiekiem. Jeżeli doszło do uszkodzenia, być może z przyczyn mechanicznych, bo źle funkcjonujemy, nieprawidłowo siedzimy, mamy niedobory mięśniowe tam, gdzie powinno nam trzymać sylwetkę, tylko nie pracujemy nad tym, to właśnie przed operacją powinniśmy rozpocząć proces przygotowania, bo po operacji to już musimy być i funkcjonować prawidłowo, żeby znowu nie wrócić na stół neurochirurga. Kolejny telefon, prosimy, halo. Maria z Tomaszowa Mazowieckiego. Prosimy pani Marii. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Panie doktorze, mam takie pytanie. Mój syn miał przeprowadzoną tak zwaną ablację serca. I to prawda wynik był no nie tyle niekorzystny, co
nie udało się po prostu zlikwidować tych dróg. I lekarz powiedział, że to nie jest poważna sprawa, że z tym można żyć. Ale czy nie wskazana by to była właśnie też jakaś rehabilitacja dla syna? Dziękuję pani Mario. Bardzo dziękujemy i no, takie pytanie jest pytaniem, które daje wielkie pole do popisu, bo nawet jeżeli nie byłoby ablacji, nawet jeżeli nie byłoby zaburzeń układu krążenia, układu bodźcoprzewodzącego serca, to w tym słowie rehabilitacja zawiera się wszystko, o czym powiedzieliśmy. Zdrowo żyć, właściwie się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną. I nawet jeżeli jest tendencja do zaburzeń rytmu serca, bo rozumiem, że ablacja była wykonywana z powodu dodatkowej drogi przewodzenia w sercu, a więc ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Oczywiście mogą być inne przyczyny, ale to najczęstszy powód. Jeżeli stwierdzono, że jest to niegroźne dla życia, to naprawdę nie ma przeciwwskazań do tego, żeby taka osoba rozpoczęła uprawianie aktywności fizycznej. Układ bodźcoprzewodzący, mięsień sercowy naprawdę będzie lepiej funkcjonował i zmniejszy się ryzyko tych zaburzeń. Mogą być zaburzenia generowane aktywnością fizyczną i być może będzie to wtedy wskazanie, żeby jednak podjąć kolejną próbę leczenia operacyjnego, kardiochirurgicznego, aby do tej ablacji skutecznej doprowadzić. Więc ja chciałbym, żebyśmy tutaj wszyscy, tak jak rozmawiamy, rozumieli proces rehabilitacji jako pewien proces kompleksowego patrzenia na człowieka. I rehabilitanci, lekarze specjalności rehabilitacja medyczna tak patrzą na człowieka. No, to jest umysł i ciało. To jest nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, w przestrzeni rodzinnej, w przestrzeni zawodowej. Jeżeli potrafimy tam dobrze, zdrowo, prawidłowo funkcjonować, jeżeli każdy dzień jest dla nas radosny, niezależnie od naszych mniejszych lub większych ułomności, wszyscy jesteśmy inni, to jest proces, w którym funkcjonujemy. Oczywiście każdy powie, to jest życie, nie rehabilitacja. No tak, ale jeżeli żyjemy i żyjemy w sposób niefizjologiczny czy nieprawidłowy, będą pojawiały się różne problemy zdrowotne. Nawet jeżeli żyjemy najzdrowiej, jak Piotr stara się żyć jak najzdrowiej, ale problemy zdrowotne przychodzą. I przez to, że ma tego świadomość, że podejmuje pewną aktywność, być może minimalizuje to ryzyko. I tutaj tak samo w przypadku pani syna, ja bym odpowiedział tak, rehabilitacja rozumiana jako zdrowy tryb życia, odżywianie, aktywność fizyczna, szczególnie aktywność fizyczna, to jest fundament rehabilitacji kardiologicznej. Oczywiście w pełnym kontakcie z kardiologiem. Jeżeli kardiolog powie, proszę pana, pan nie może uprawiać aktywności fizycznej w tak intensywny sposób, bo na pewno nie będzie powiedziane, że w ogóle nie może uprawiać. Nie ma aktywności fizycznej, nie ma takich chorób serca, które by mówiły zero aktywności fizycznej. To Hipokrates już powiedział i to się nie zmieniło. Bezruch śmierć, ruch życie, ruch życie. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak, aktywność fizyczna. Są oddziały rehabilitacji kardiologicznej. Jeżeli są wątpliwości, najlepiej wziąć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu albo do kardiologa, albo bezpośrednio do poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej. Tam poprosić o pomoc i z całą pewnością kompetentna pomoc kardiologa, który wskaże, jak postępować. Może zachęci do biegania, może zachęci do jazdy na rowerze, która jest jednym z takich bardzo dobrych kardiologicznych sposobów aktywności fizycznej. I może się okazać, że przestanie pani się lękać, być może niepotrzebnie, a syn będzie miał świetną drogę do nie tylko powrotu, ale zwiększenia swoich zdolności. Zaakcentowałbym to tutaj jedną ważną rzecz, żeby w takich sytuacjach już stwierdzonej choroby jednak mieć konsultację, jeżeli chodzi o zdolności i możliwości uprawianego sportu, chociaż pan Piotr jest zaprzeczeniem, ponieważ jemu mówiono, że nie wolno. Jest też jeden aspekt, o którym chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o możliwość konsultacji. Najlepszym przykładem jest historia odmrożeń moich palców u nóg. W 2011 roku po wyprawie Wandy miałem odmrożone palce u nóg i została podjęta decyzja o amputacji w klinice w jednym z miast w Polsce. Po czym okazało się, że po przejechaniu 250 km do drugiego miasta, między innymi dzięki panu doktorowi Narcyzowi Sadłoniowi, udało się te palce uratować. Więc jeżeli macie państwo możliwość konsultowania w różnych źródłach swoich chorób, dysfunkcji, to nie bójcie się tego, bo pacjent nie jest jednostką chorobową. Każdy z was jest wszechświatem i tak naprawdę jest duża szansa na wyleczenie, jeżeli będziecie wykorzystać wszystkie swoje możliwości. A poza tym anima sana in corpora sana. W zdrowym ciele zdrowy duch i na odwrót. Żaden lekarz też nie jest omnibusem tak i jest. Mądry lekarz ucieszy się tylko z innych konsultacji. I tutaj podkreślmy to jednoznacznie. Nie tylko osoby z rozpoznaniami
powinny konsultować się z lekarzem przed podjęciem aktywności fizycznej, ale warto każdy z nas rodzi się i funkcjonuje w jakiejś swojej przestrzeni, w jakimś swoim ciele. Jeżeli podejmujemy większą aktywność fizyczną, czy mamy jakiś cel, nawet ciekawej podróży, która może być obciążająca, kontakt z lekarzem dla mnie jest pewnym fundamentem i to nie dlatego, żebym zachęcał Państwa do tego, żeby spędzić czas w kolejce i jakby dawać pracę lekarzom, ale budowanie takiego wzajemnego porozumienia i rozumienia, jak funkcjonuje mój organizm, bywa bardzo pomocny. Konsultacja z lekarzem dla mnie jest partnerską relacją pacjent-lekarz i buduje dobrą przestrzeń i bezpieczną przestrzeń. Kolejny telefon, prosimy. Halo? Halo? Prosimy bardzo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku wam. Adam z Kluczborka się kłania. Prosimy. Chodzi o taką sprawę. Ja mam dyskopatię wielostopniową, lędźwiową i szyjną. I teraz taka sprawa. Często jeżdżę po sanatoriach, nawet teraz w poniedziałek wyjeżdżam do Polańczyka i nie zalecają po prostu masaż klasyczny na dyskopację szyjną. Dlaczego? Bo tak pytam, bo mam ucisk kręgowy na tętnicę mózgową. I jest to niebezpieczne, ale na lędźwiowy myślę, że masaż klasyczny by się nadawał. I z kończynami dolnymi mam też problemy, bo jak idę to 200 metrów, ujdę i już muszę przystawać, po prostu lędźwiowy mnie tak atakuje. No i stopy też są chłodne, a chłodniejsze od reszty ciała po prostu, nie? No i odrętwiałe palce. Prawdopodobnie przyczyną jest też ten lędźwiowy kręgosłup. Teraz chodzi mi o takie zabiegi. Jakie najlepsze zabiegi, po prostu kąpiele czy po sanatoriach się starać? Bo na miejscu wiadomo jest więcej elektryki jak kąpieli tych borowinowych, czy siarczanów, czy innych i tak dalej, bo tego nie ma przeważnie w mniejszych miejscowościach. Dzięki. Co by pan radził? Dziękujemy panie Adamie, oddajmy głos naszym gościom w studiu. Prosimy panie doktorze. Najchętniej bym wskazał, że to jest zadanie dla Piotra, trenerów i osób, które potrafią zachęcić do aktywności fizycznej, bo ja nie wiem, ile pan ma lat, ale mógłbym podejrzewać, że jest pan nieco starszy ode mnie, co nie zmienia faktu. Przy tak wielopoziomowych zaburzeniach należy podejrzewać uszkodzenie zarówno struktur kostnych, ścięgnistych, mamy dyskopatię. O tych objawach, o których pan mówił przy kończynach dolnych, pewnie różnicowanie pomiędzy zaburzeniami krążenia, bo to troszeczkę wygląda jak chromanie przestankowe, więc mamy wiele elementów. Jeszcze pan wspomina o tym ucisku na tętnicę szyjne, to troszeczkę takie kolokwialne określenie, nie do końca medyczne, ale podejrzewam, że możemy mówić o zaburzeniach krążenia i być może z jakimś tam stwardnieniu tętnic, może zwężeniu przepływów, więc pojawia się wiele problemów klinicznych. Pan zawęził tutaj pytanie do tego, żeby odpowiedzieć, jakie zabiegi będą dla pana najlepsze. No ja bym powiedział, że nie ma lepszej formuły przywracania sprawności, wyrównywania zdolności funkcjonowania organizmu bez aktywnej pracy mięśni. Nie da się utrwalić czy dać efektu przeciwbólowego, jeżeli nie ma właściwego napięcia mięśni, grzbietu. I to niezależnie od odcinka, czy będziemy mówili o szyjnym, piersiowym, czy lędźwiowym. Zresztą kręgosłup to jest po łacinie columna vertebralis. To jest jedna kolumna, jedna struktura, więc jeżeli rozdzielamy i często niestety się to zdarza, to ja panu wymasuję odcinek szyjny, albo tylko piersiowy, albo tylko lędźwiowy. Jest to ciekawy zabieg, ale bardzo ułomny, jeżeli chodzi o skuteczność. A ja zapraszam pana na basen. Bo obciążenia bezgrawitacyjne i pływanie, przynajmniej w moim przypadku, było doskonałą metodą zmniejszenia bólu kręgosłupa i wzmocnienia mięśni i grzbietu. I to też jest ciekawa obserwacja, bo kiedy codziennie jestem na basenie o 7 rano, to mając 51 lat i tak jestem najmłodszy na tym basenie. I bardzo wielu ludzi zaawansowanych wiekiem traktuje pływanie jako złoty środek do przywrócenia sprawności i uzyskania tego. Jeżeli pan nie umie pływać, a ma na przykład 75 lat? To są trenerzy, którzy na płytkiej wodzie mogą przeprowadzić zajęcia, które wzmacniają mięśnie grzbietu i na pewno załagodzą ból kręgosłupa. A jeżeli nie basen, bo ja bardzo często troszkę polemizuję z takim potocznym przekonaniem, że basen jest... wszystko uleczy. Wszystko jest pierwszą, najlepszą metodą. Jest wiele osób, które mają alergię,
uczulenia, mają dyskomfort w wodzie, a poza tym jeżeli zimą czy w okresie infekcyjnym pójdziemy na basen, często się to kończy nie najlepiej. W związku z tym szukanie właściwego modelu. Piotr znalazł basen i to jest świetny model dla niego, tylko że jest codziennie na basenie. Już znowu mogłoby się okazać, że wiele osób nie będzie miało takiej charyzmy, czy nie będzie w stanie tak sobie zagospodarować czas. Albo nie ma basenu tak blisko jak pan Piotr. Więc jest wiele przeszkód ku temu. Możemy samodzielnie i są niezwykle proste ćwiczenia, które można nawet znaleźć i w internecie, czy zapytać fizjoterapeuta, a szczególnie jak pan jeździ do sanatoriów, tam są fizjoterapeuci, którzy podpowiedzą, jakie ćwiczenia warto wykonywać. Zwykle, jeżeli myślimy o kręgosłupie i dolegliwościach z nim związanych, najważniejsze grupy mięśni to mięśnie pośladków, różne mięśnie pośladków, mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu. Te wszystkie mięśnie wspólnie pracują po to, żeby utrzymać sprawność naszego kręgosłupa. Jeżeli zbudujemy niezwykle prosty, ale codzienny model napinania, rozluźniania tych mięśni, budowania prawidłowej sylwetki, może się okazać, że nie masaż będzie panu potrzebny, tylko będzie pan mógł pójść dalej w kierunku rozwijania swojej aktywności. I ja nie chciałbym tutaj zaproponować jakichś zabiegów, bo będzie później pewna trudność. Przyjedzie pan do sanatorium, tam jest lekarz, który rozpisuje, kolokwialnie mówiąc, zabiegi i wejdzie pan niepotrzebnie w spór, bo lekarz panu telefonicznie zaproponował coś innego. Na pewno komunikacja jasna z lekarzem na miejscu, rozmowa o tym, z jakich zabiegów mogę skorzystać i co jest dostępne w danym ośrodku, bo to też jest bardzo istotne, ale samo ocena i takie samodzielne sięganie, pójście na salę ćwiczeniową, komunikacja z fizjoterapeutą, zaangażowanie siebie samego w pewien proces rehabilitacyjny. Ja bym do tego przede wszystkim zachęcał, ale odniosę się jeszcze do kwestii, którą pan potraktował jako jednoznaczną, że masaż klasyczny nie byłby wskazany przy dyskopatii szyjnej. Oczywiście ja bym powiedział, że jest to bliskie prawdy, jeżeli mówimy o masażu klasycznym, co nie znaczy, że skorzystanie z masażu leczniczego czy pewnych technik zbliżonych do masażu, technik powięziowych, również przy dyskopatii, to odcinka szyjnego, nie jest pomysłem, który może być bardzo korzystny. Tutaj warto się oddać znowu specjalistom i fizjoterapeuci, i masażyści po kursach, nie będący w pełni fizjoterapeutami, bardzo często, mając doświadczenie, będą w stanie kompetentnie pomóc, podpowiedzieć, przede wszystkim bezpiecznie, ale i skutecznie. Panie doktorze, panie Piotrze, ja podejdę do tej sprawy troszeczkę matematycznie. Jeżeli w ciągu roku mamy 365 dni, to są 52 tygodnie. Powiedzmy raz w roku mamy to szczęście, czy to przez skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też nasz portfel pozwala nam być na 3-tygodniowym turnusie w sanatorium, no to mamy 21 dni, odjąć 365, to zostaje nam 344 dni. Jeżeli codziennie jesteśmy w stanie ćwiczyć, powiedzmy, 30 minut rano, gdzieś 20 minut wieczorem, to jest 50 minut, to widzę reakcję pana doktora, to jest ogrom po prostu, nieosiągalne wręcz. Ja wiem, no ale takie maksymalne stawki tutaj, to wciąż pozostaje pytanie, myślę, bardzo kluczowe dla nas wszystkich. Jak poruszać się codziennie, jak funkcjonować, by ta rehabilitacja nie była tylko dla nas, no jadę do sanatorium, tam cud uzdrowią mnie, prawda? To mi musi pomóc. Przygotowuję się na wyjazd do sanatorium, bycząc się, znowu kolokwializm, przez 3 miesiące, bo przez 3 tygodnie mają mnie uzdrowić. Czy tak my możemy myśleć? Czy jeżeli tu cały czas mówimy, że liczy się osoba, pacjent w jego całej strukturze psychofizyczno-duchowej, czy nie powinniśmy zacząć rozmawiać szerzej o profilaktyce, czyli tym, co przed zabiegiem, również tym, co po zabiegu, by unikać kontaktu niepotrzebnego z lekarzem, z rehabilitantem. Ojciec zawsze porusza takie szerokie tematy. Tak, zawsze. To jest jakaś taka moja specyfika. Jeżeli byśmy powiedzieli, że oddaję siebie fizjoterapeuci, lekarzowi, specjaliści, niech oni mnie naprawiają, zaprzeczylibyśmy pewnej konkretnej idei rehabilitacji. To jest proces wzajemny i aktywny z obu stron. Bez zaangażowania pacjenta nie ma skutecznej rehabilitacji, tak jak nie ma skutecznego procesu leczenia, jeżeli pacjent tego nie chce. W związku z tym te czasy, które ojciec podał, one są faktycznie wyśrubowane i większość słuchaczy, szczególnie aktywnych zawodowo, powie, nie ma szans, ja tego nie zrobię. Dlatego ja swoim pacjentom proponuję to, co powiedział ojciec w drugiej części. Model, ja to sobie nazwałem tam system izometrycznej ochrony kręgosłupa, ale to nie ma znaczenia. System?
SIOK w skrócie, ale to jest moja własna nazwa, tam system izometrycznej ochrony kręgosłupa. Ona się zawiera troszeczkę w pewnym postępowaniu, jak mam żyć, żeby nie nasilać, nie zmierzać w kierunku uszkodzenia, jak najbardziej fizjologicznie funkcjonować. Uważam, że to jest spójne też z badaniami, spostrzeżeniami. Nasz układ kostny i funkcjonowanie organizmu jest wtedy najbardziej fizjologiczny, jeżeli pracują mięśnie. To nie wystarczy, że chodzę tylko wyprostowany i się nie ruszam, bo to jest taka najładniejsza sylwetka. Jeżeli nie będzie napięcia mięśni i rozluźnienia, to nie będzie fizjologii. Nie będą dobrze pracowały stawy, bo nie będą odżywione właściwie, nie będą mięśnie się napinały, rozluźniały, nie będzie pracował układ nerwowy, układ krążenia. Jakby cały człowiek przestaje dobrze funkcjonować. O tym wiemy, jeżeli mamy pacjenta w spoczynku leżącego z różnymi dysfunkcjami, to bardzo często dochodzi do odleżyn, zaburzeń różnych i mamy cały proces gwałtownie postępujących zjawisk patologicznych. Jeżeli zaczniemy w pracy, zbudujemy pewien model w tych momentach, gdzie najczęściej funkcjonujemy w przestrzeni, czyli proste napięcie, na przykład mamy problemy z grzbietem i to jest najczęstsze, bo siedzimy, bo się pochylamy, napiąć mięśnie, wytrzymać 3-4 sekundy, rozluźnić. Różne mięśnie mogą w ten sposób pracować. Mięśnie brzucha, pośladków, grzbietu i nagle się okazuje, że kierowca, który ma przerwę w jeździe, który zatrzymuje się na czerwonym świetle, który stoi w korku i nie wykonuje żadnych czynności, może w tym czasie kilka razy napiąć mięśnie i ma zdecydowanie inne napięcie tych mięśni, funkcjonowanie, poprawę krążenia mózgowego, lepiej funkcjonuje, nie musi wypić kawy. A osoba, która siedzi przed komputerem przez 8 godzin, dokładnie to samo. I teraz ja bym zmierzał i lubię proponować osobom, które są aktywne zawodowo przede wszystkim, albo mówią, ja nie mam czasu, ja nie będę ćwiczył, nie mam czasu, ale mnie boli, niech doktor mnie leczy. No to mówię, dobrze, ja zrobię swoje, ale proszę zrobić to, co ja zaproponuję. Czyli siedząc, tak jak my siedzimy w studiu, a tutaj co jakiś czas sobie tam delikatne napięcie grzbietu, brzucha, mięśni pośladkowych. No i okazuje się, że to jest praca, którą wykonuję. Teraz jeżeli ja przeliczę 4 sekundy napięcia, 10 razy powtórzone, 40 sekund, 10 razy w ciągu dnia, no 4 minuty. A jak zrobię to 100 razy, to mam znacznie więcej. I ten czas się liczy. I on jest, to jest genialne w takim procesie myślowym i działaniu, bo przez cały czas mam systematyczną pracę. Jeżeli ja to zrobię, tak jak ojciec powiedział, 2 tygodnie w roku, no to mam większość roku zupełnie bez pewnej fizjologicznej aktywności. Jeżeli to zrobię rano i wieczorem, no to byłby pewien idealny model, ale takich osób jest niewiele. No to zrobię 3 razy w tygodniu, no to ciągle mam 3 razy w tygodniu po 30 minut. Ale jeżeli robię to systematycznie w ciągu dnia, to kształtuje się sylwetka, zmienia się obraz człowieka, zmieniają się dolegliwości. A co kluczowe, miałem taką pacjentkę i to nie jest dyktoryjka, ale myślę, że będzie to czynnik motywacyjny, szczególnie dla pani. Jedna z moich pacjentek, żona mojego kolegi, kolega jest ochroniarzem w strukturach rządowych i on mówi, ja jestem na siłowni 2 razy dziennie, a moja żona nie chce raz w tygodniu nawet pójść i bolą ją plecy. Ja oczywiście zrobiłem swoją część, było lepiej, ale zaleciłem jej ćwiczenia i po jakimś czasie spotykam się z tym kolegą i pytam, jak miewa się żona? Mówi, nie boli ją, ale słuchaj, to, że ją nie boli, to nic, ale koleżanki jej zazdroszczą. A mówię, czego jej zazdroszczą? Bo zazdroszczą jej, że schudła. A ona nie schudła, nie zmieniła wagi, tylko zmieniła się jej sylwetka. Zmieniło się napięcie mięśni, brzucha, pośladków, wyprostowała się i koleżanki zaczęły jej zazdrościć, że tak pięknie wygląda. Ile ćwiczeń można wykonać jadąc windą z parteru na 10. piętro? Zależy od windy, jak szybko jedzie. Tak. Ale źle piętar. No. Czekałem na taką ripostę. Nie za dużo, bo miałem też taką pacjentkę ratownika medycznego po wypadku komunikacyjnym z różnymi dolegliwościami, zaproponowałem ćwiczenie, przyszła po 2 dniach, powiedziała, że nie jest w stanie, ma zakwasy wszędzie. Napinała wszystkie mięśnie non-stop przez całą dobę, nie śpiąc niemalże i to nie jest dobry model. Trzeba dopasować możliwości do własnego organizmu i do takiej codziennej pracy zachęcam, ale ojciec jeszcze dotknął procesu profilaktyki. Postępowanie, my mówimy tu o rehabilitacji, nie chciałbym też wystraszyć, że tu mówimy, no to rehabilitacja, czyli leczenie. Mówmy też o tym modelu polskim pewnego podejścia do myślenia prozdrowotnego. Od urodzenia. Bardzo często zdarza się, że dzisiaj po urodzeniu zastanawiamy się, również my jako lekarze, ale i często rodzice, bo funkcjonuje to już jako pewna myśl społeczna, a napięcie mięśniowe, zbyt duże u dziecka, u noworodka, zbyt małe, prawidłowe. Niezależnie od tego, jakie mamy wątpliwości. Pierwszy okres życia jest kluczowym okresem rozwoju psychomotorycznego. Rozpocznijmy jak najwcześniej pracę z dzieckiem. Głaskanie, dotykanie, czyli mówimy o pewnych zjawiskach sensomotorycznych, ale proste. Podginanie nóżek, bawienie się, ćwiczenia. Oczywiście w zakresie fizjologicznym. Jeżeli sami nie wiemy, poprośmy fizjoterapeutę, porozmawiajmy z lekarzem, pediatrą.
proste niezwykle czynności wykonywane codziennie dadzą rodzicowi dużo przyjemności, ale dziecku zapewnią fizjologiczny rozwój. Przez 9 miesięcy siedziało zamknięte w bardzo przyjaznej atmosferze maminego brzucha, ale jednak w dość takiej nieruchomej pozycji i z dość mocno napiętymi strukturami grzbietu i mięśni. Pomóżmy mu dobrze się rozwijać i to na pewno będzie z korzyścią. Jeżeli tak popatrzymy, to całe życie jest przed nami na niekoniecznie rehabilitację, ale zdrowe, piękne, aktywne życie. Moje pytania są może zbyt szerokie, ale pańskie, panie doktorze, odpowiedzi też są konkretne, ale bardzo obfite. Panie Piotrze, jakie plany na przyszłość w tych życiowych, ekstrawaganckich eskapadach? Ciężko powiedzieć, czy to ekstrawagancja, czy rodzaj zachwytu nad życiem. Natomiast w tej chwili po wyprawie na Denali, na najwyższy szczyt Ameryki Północnej, dość dramatycznej wyprawie, zakończonej pozytywnie zdobyciem szczytu. W tej chwili myślę, żeby przekierować jednak swoją aktywność w najbliższym czasie na działalność charytatywną. Powołuję swoją fundację Drabina, która będzie zajmować się pomaganiem tym ludziom, którzy chcieliby osiągnąć coś nietuzinkowego, pięknego, rozwinąć swoje działania. A poza tym jestem starym harcerzem, który cierpi na amnezję na zaimek osobowy ja i myślę, że życie dla innych też jest dla mnie sposobem rehabilitacji i tego, co polecam też również telewizom. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, z realizowania wszelkich marzeń i też z realizowania tego, co przynosi codzienne życie w zachwytach. Dziękuję panie doktorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie Piotrze. Narcyz Sadłoń, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej w naszym studiu i Piotr Pogon, animator sportowy osób niepełnosprawnych. Dziękujemy również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.